Myślę, że ten strój jest znany wszystkim. Chodzi o kilt, to jest narodowy strój szkocki. Taka spódnica zrobiona z tartanu, czyli takiego materiału w kratę. Kilt oczywiście szyje się z pasa materiału o bardzo dużej szerokości, plisuje się go i składa się w taki fason spódnicy kopertowej. Każdy oczywiście ze szkockich klanów posiada własny wzór tej kraty i kilt jest strojem odświętnym, zakładanym na święta i uroczystości rodzinne. U skautów, żeby było ciekawiej, kilt jest u skautów szkockich. Kilt jest częścią tak naprawdę umundurowania. Żeby było ciekawiej, moi drodzy, to chciałem powiedzieć taką rzecz, że kilt w ogóle jest tradycyjnym strojem męskim. Szkoci są bardzo dumni z tego, że noszą kilt, choć również dostępne są takie kobiece stroje wykonane z tartanu i oparte w sumie na tym wzorze. Mężczyźni dodatkowo mogą nosić sporan, czyli taką skórzaną lub futrzaną torebkę przyczepioną do pasa na biodrach. Tak jak widzieliście to na poprzedniej fotografii, jeszcze oczywiście zobaczycie. Na klicie bardzo często można spotkać taką broszę, która jest symbolem danego klanu szkockiego. Jest ona wpinana w dolny prawy róg tego klitu. Pierwsze w sumie wzmianki o klicie pochodzą z XVI wieku i według opisu ówczesny szkocki strój składał się z długiej lnianej koszuli, krótkiej kurteczki oraz wełnianego pledu. W zimie Szkoci zakładali takie wełniane, obcisłe spodnie, a w lecie wełniane skarpetki pod kolana, a za obuwie służyły im lekkie kierpce z surowej skóry, chociaż najczęściej Szkoci chodzili boso. Ta koszula w sumie zanikła w tym stroju szkockim w XVI wieku, a na jej miejsce pojawił się właśnie wielki pled mający prawie 2 metry szerokości i od 4 do 6 metrów długości. Żeby go w sumie założyć, Szkot musiał położyć pled na ziemi, specjalnie go zwinąć, zmarszczyć, a następnie kładąc się na nim, owijał go sobie wokół ciała, przypinając skórzanym pasem. Na to wkładał oczywiście kurtkę, a na koniec pledu zarzucał na lewe ramię i spinał to wszystko broszą. Tę postać klitu określano mianem The Great Klit, czyli Wielki Klit. Na początku XVIII wieku pojawiła się również forma small klit, czyli mały klit, będący po części taką częścią tego wielkiego klitu. Tutaj zobaczmy, że no, jeśli są to święta, czy imprezy rodzinne, czy narodowe, to ten klit służy praktycznie Szkotom zawsze, nawet przy tej grze w piłkę. Oczywiście najbliższym protoplastą tego wielkiego klitu pozostaje standard ośmiojardowy. Są to najdroższe i najlepsze klity i zgodnie z nazwą do ich uszycia potrzeba 8 jardów materiału, to jest tak mniej więcej 7,5 metra, choć czasem set składanej kraty wymaga więcej pojedynczego plisa. Ten set, ta pojedyncza plisa w sumie będzie miała około nawet i 10 cm grubości. Ośmiojardówki zakładane są na większe uroczystości, na takie bale, śluby, wesela. W wersji wieczorowej standardem jest założenie takiego klitu marynarku typu Prince Charlie. Za chwileczkę też zobaczymy, jak książę Karol się w sumie ubiera w ten klit. I kolejnym standardem klitu jest też casual, czyli taki uboższy klit, troszeczkę niż ta wersja ośmiojardowa. Występują w kilku wersjach, najczęściej wykonane to wszystko jest z tartanu o długości 3 i 5 jardów. Są to klity do użytku codziennego lub na takie mniej formalne imprezy. Klit jest w sumie, skąd pochodzi klit? Klit pochodzi przede wszystkim, tu widzimy o, księcia Karola w klicie. Klit pochodzi, jest w sumie pochodzenia celtyckiego i po raz pierwszy pojawił się w XVI wieku jako wielki klit, to co już powiedziałem, i on był lub był takim przepasany pledem. Znany był jako wielki klit, był pełnej długości odzieżą, której górna część mogła być noszona jako płaszcz przerzucony przez ramię lub czasami był też zarzucany przez głowę.
Podobna do nowoczesnego klitu została stworzona również taka wersja z 1720 roku. To była taka wersja spacerowa pochodząca z Lancaster w Anglii. Twórcą tego był kwakr Thomas Rawlinson. Twierdził on, że przepasany plet jest ciężki i nieporęczny, a rozwiązaniem tego miało być oddzielenie spódnicy i zmienienie jej na osobną część stroju z szytymi zakładkami, która oczywiście była noszona. Sama nazwa klit jest stosowana również do zakresu odzieży, bo tradycyjnego stroju w historycznej formie lub w jego nowoczesnej adaptacji w Szkocji. Oczywiście samo słowo klit odnosi się również w Szkocji do kraty, czyli klity noszone przez irlandzkie jakieś zespoły dudziarskie, wzorowane na tradycyjnych szkockich strojach o takim jednakowym kolorze. Tu też mówi się, że to jest klit, pomimo że nie ma tej kraty. Ale również są to odmiany szkockiego klitu zaadaptowane w innych takich celtyckich narodach, takie jak walijski klit czy kornijski klit. Oczywiście tam też możemy znaleźć klity. Nie będą koniecznie one miały kraty, ale też będą jako stroje ludowe. Oczywiście współczesny klit jest noszony zgodnie z ustawą z 2009 roku jako taki strój formalny. Oczywiście istnieją też różne organizacje, które biorą i przestrzegają tego, i między innymi tak samo są imprezy folkowe, jakieś góralskie, gdzie tylko i wyłącznie można przybywać w tym klicie. Tu mamy fajnego Shona O'Connerego, który niedawno zmarł, no ale też nie wstydził się w sumie klitu. Ten typowy klit, który możemy podziwiać podczas dzisiejszych tradycyjnych szkockich takich imprez kulturalnych, jest stworzony z tkanej, ukośnej, czesanej wełny. To jest tkanina typu 2-2, co oznacza, że każdy pas materiału przechodzi przez i pod dwoma pasami naraz. Wagę tego materiału, to tak już tylko z ciekawostek, co wynalazłem, z którego zrobiony jest klit, podaje się w uncjach na yard, zaczynając od bardzo ciężkich samodziałów ważących około 510 do 620 gram, to jest 18 do 22 uncji, po lekkie wełny ważące około 280 do 310 gram, to jest 10 do 11 uncji. Bardzo oryginalny strój, z którego Szkoci są bardzo dumni.